Wytęskniony, wymarzony, oto on, wielki finał programu Twoja nowa figura. 5 duetów przez ostatnie 3 miesiące walczyło o nową, lepszą wersję siebie. Czas podsumować tę walkę, a podsumowanie będzie bardzo ciekawe, bo chodziło nie tylko o utratę zbędnych kilogramów. Zawsze byłam mocno zakompleksiona. Chciałabym w końcu zwalczyć swoje demony. Samotność towarzyszy mi w moim życiu. Te wizyty w studio i taka większa aktywność sprawiła, że ja naprawdę nie mam już teraz na nic czasu. Czułam się już źle. Przestałam patrzeć po prostu też w lustro. Ostatnie półtora roku naprawdę ciężki czas to był dla mnie. I szukam czegoś, co podbuduje mnie jednak i psychicznie, i fizycznie. Droga do celu często była wyboista i z ostrymi zakrętami. Podczas mojej metamorfozy wykryto u mnie insulinooporność. Byłam załamana. Moim celem było zrzucić 25 kg. Nie wiem, czy mi się uda osiągnąć taki cel. Wyjazd, choroba, antybiotyk jeden, drugi. I dopiero od niedawna wróciłam na właściwe tory. W tym roku po raz pierwszy do uczestniczek dołączyły też mentorki. Ta metamorfoza jest olbrzymią presją, że chciałabym być taką żywą reklamą dla moich klientek. Sama na chwilę obecną schudłam 7 kilo, aczkolwiek nie jest to koniec, to jest dopiero początek. Ja zdecydowałam się na udział w metamorfozach po to, żeby pokazać kobietom, że po 40 roku życia i później można wyglądać naprawdę dobrze. I wreszcie udało się. Mimo iż nie każda z pań schudła tyle, ile planowała, to każda z nich osiągnęła największy sukces. Zawalczyła o siebie. Była to niesamowita przygoda, dużo energii, fajnie się ze sobą zżyłyśmy, fajnie ze sobą rywalizowałyśmy, taką zdrową relację miałyśmy. Polecamy każdemu treningi wspólne, bo naprawdę nie odczuwa się tego, jakby ktoś musiał sam chodzić i trenować. Robię wszystko, co trzeba, bo kocham adrenalinę w moich żyłach. Spotkałam osobę z bliskiej rodziny i właśnie mówi, że no widać, że schudłam, że ta chudzina się zrobiłam. Ludzie nawet w sklepie zaczepiałem, tak, no, widziałem tak. Panią w telewizji, widziałem Panią w telewizji. Nigdy w życiu bym się nie zdecydowała na to, żeby zadbać o siebie, żeby coś zrobić dla siebie i dla mnie to jest naprawdę wielki sukces i wielkie osiągnięcie, bo nie marzyłam o takiej sylwetce, jaką mam dzisiaj. Jest pełna 2 miesiące, minus 10 kg i ponad 60 cm. Wymaga to niestety trochę cierpliwości, ale jest warte później spojrzenia w lustro i zobaczenia tego całego efektu. Magda schudła z dniem dzisiejszym, mam 18 kg. Więc rzeczywiście mamy co świętować, mamy się z czego cieszyć. Mąż, gdy założę jakąś piękną sukienkę, to mówi, że kochanie, pięknie wyglądasz. Zmieniłam się pod takim względem, że no, jestem pewniejsza siebie. Ja się czuję fantastycznie i bardzo dobrze ze sobą. Czuję więcej energii, więcej takiej siły witalnej, więc dla mnie to jest mega i w tym kierunku zamierzam iść. Było to dla mnie super przeżycie. Naprawdę trzeba wierzyć w siebie, że jak się chce, to można wszystko. Mnie zaskoczyła jedna rzecz. Jak potrzebowałam osoby, która będzie ze mną robiła metamorfozę, to Asia bez zastanawiania powiedziała, zrobię to. Myślę, że te nasze kontakty będą takie zacieśnione, będziemy więcej robiły razem różnych fajnych rzeczy. Kochane, statuetki są dla Was, niech staną w honorowych miejscach. Dla mnie najważniejsze jest to, że się wspaniale czuję. Jesteśmy w ogóle podbudowane tym, jak nas odbierają inne kobiety, które nam dopingują. Ja jestem przynajmniej uskrzydlona tym, co udało mi się osiągnąć. Myślę, że Basia również. Tak, rzeczywiście zainspirowałyśmy wiele pań. Przed nami są następne projekty, które będą miały na celu promowanie zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Nasza przygoda absolutnie się nie kończy. My dopiero nabieramy siły, nabieramy tempa i dopiero jeszcze będzie o nas głośno. Dzisiejsza gala odbywa się w formie balu maskowego. Już za chwilę dziewczyny założą swoje maski, ale przy okazji zrzucą maski negatywnych emocji, które towarzyszyły zbędnym kilogramom. Dzisiaj dzień radości, dzisiaj dzień szczęścia i dzień ważnego przesłania. Dziewczyny, chcemy więcej!